Hej kochani, z tej strony Karolina, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak już pewnie zauważyliście po tytule filmu, podsumowanie lipca. Mamy już połowę sierpnia, więc całkiem nieźle jak na mnie ostatnio, jeśli chodzi o podsumowanie poprzedniego miesiąca. Poprzedni miesiąc, jak już wspominałam, był jednym z najsłabszych. Szczególnie jeśli chodzi o liczbę książek przeczytanych. Myślę, że jakościowo nie było tak źle, natomiast był to ciężki miesiąc ogólnie pod wieloma względami i niestety przełożyło się to również na moje czytanie. Ale udało się przeczytać kilka fajnych tytułów i od nich właśnie zaczniemy. Przede wszystkim jedno z moich większych osiągnięć tego miesiąca, o którym mówimy, czyli poprzedniego, to dylogia Stefania, czyli włoskiej pisarki Sycylijskie lwy i Zima lwów, czyli saga rodzinna dotycząca domu Floriów. Pokażę Wam w całości z boku, jak to wygląda. Grubasek, szczególnie drugi tom, ale będę trzymała na razie pierwszy, bo to jest seria, do której dość długo się zbierałam. Postanowiłam kupić ją sobie na własne półki, ale z odzysku gdzieś na Vinted, bo jest ciężko dostępna na innych platformach, takich jak Legimi, nie ma na Empiku Go. Wówczas, kiedy ja miałam jeszcze tą nierozszerzoną wersję, tylko taką tylko do Empik Premium, również audiobooka nie było, ani e-booka. A wiedząc, że jest to dość długa seria i że jest to saga rodzinna, saga historyczna, że może mi się spodobać, postanowiłam, że zakupię sobie tak w ciemno na Vinted i to był dobry wybór. Przełożył tą powieść Tomasz Kwiecień, oba tomy, i uważam, że przekład jest zrobiony bardzo dobrze, bo czytało się to naprawdę bardzo płynnie i przyjemnie. Saga dotyczy rodu Floriów, rodu, który w Palermo włoskim, bo mowa tutaj o Sycylii i o właśnie tym mieście na Sycylii, odegrało ogromną rolę. Tam do dzisiaj są pomniki wystawione właśnie tej rodzinie i możemy oglądać na przykład posiadłości, które kiedyś przez tą rodzinę były po prostu w ich posiadaniu. Jest to rodzina, która przybyła, poznajemy tutaj końcówkę XVIII wieku, przełom XVIII-XIX wieku, bo cała akcja zaczyna się w roku 1799, w październiku, zaczyna się trzęsieniem ziemi w Baniarze. To jest takie małe miasteczko, wysepko, też na wyspie położone. No i tak naprawdę zostaje zniszczone doszczętnie praktycznie. Cały majątek życia biednej rodziny kupieckiej zostaje po prostu zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi. I panowie, którzy wówczas byli głowami rodzin i mieli decydujący głos w roli rodziny i w tym, jak ma się toczyć historia tej rodziny, podjęli trudną decyzję o tym, żeby właśnie w Palermo rozpocząć nowe życie i zacząć budować swoją markę, i tak naprawdę zaczynają od handlu przyprawami. Ten handel przyprawami, rozpoczęty tak naprawdę w małym, zagrzybionym, bardzo maleńkim pomieszczeniu, zaczyna przynosić pewne efekty i jest takim przyczynkiem do budowy ogromnego imperium, stworzonego już nie tylko z przypraw, ale z winiarni, z miejsca, w którym po prostu przerabiali tuńczyka. Na początku ten tuńczyk był sprzedawany jako świeży, potem był po prostu puszkowany. To wszystko tutaj jest opisywane, ten rozwój całego imperium, szczególnie właśnie w pierwszym tomie, i losy poszczególnych członków rodzin. Naprawdę fascynująco się to czyta, szczególnie, że jest to przedstawione w kontekście różnych ważnych dla Włoch i dla historii Włoch wydarzeń historycznych. Natomiast drugi tom, czyli Zima lwów, opisuje nam już bardziej upadek całego imperium, jak możemy się domyśleć już po tytule. Rodowi Florio udało się osiągnąć naprawdę niewyobrażalny sukces, ogromny. Włochy były wówczas królestwami, tak naprawdę maleńkimi królestwami, które ze sobą walczyły.
Mamy te podziały, mamy tą całą burzliwą historię, mamy dojście Mussoliniego do władzy, mamy tutaj naprawdę ważne wydarzenia historyczne, ale tylko zaznaczone, w jakim kontekście historycznym to wszystko się tutaj odbywa. Mamy epidemię grypy hiszpanki, która zdziesiątkowała ogólnie cały świat. A to wszystko w naprawdę fascynujących losach, naprawdę intrygujących członków rodziny Florio. Mnie czytało się to bardzo dobrze, ale to pewnie dlatego, że ja po prostu lubię sagi rodzinne, a no, czytanie o Włoszech i o Sycylii latem to jest moim zdaniem świetny wybór, dlatego akurat latem się za tą lekturę zabrałam. Również słuchałam ją częściowo w audiobooku, który był nagrany świetnie, słuchałam audiobooka na Empik Go. Nie pamiętam teraz imienia lektorki, ale no było to wykonane naprawdę bardzo dobrze, z efektami takimi dźwiękowymi. Bardzo, bardzo przyjemna rozrywka. Mam nawet kilka takich istotnych dla mnie cytatów pozaznaczanych. I generalnie zżyłam się z rodem Florio. Powiem szczerze, że ten pierwszy tom był dla mnie taki trochę wolno rozwijający się, bo my nie mamy tutaj wielkich zwrotów akcji, nie mamy jakiejś takiej, wiecie, porażającej fabuły. To jest po prostu takie mozolne budowanie swojego imperium i swojej po prostu władzy, swojego biznesu, swoich pieniędzy, swojej pozycji społecznej, bo no, tak jak dzisiaj i tak jak zawsze chyba na świecie, no, pieniądze wiązały się ściśle z pozycją społeczną, z układami, z tym, jak byliśmy postrzegani w towarzystwie przez najbardziej znaczące rody i najbardziej wpływowe nazwiska. Mnie się to czytało naprawdę bardzo dobrze. W drugim tomie byłam już bardzo zżyta z rodem Florio i tak naprawdę czułam, że to są członkowie mojej rodziny, niejako. Co mi się jeszcze bardziej podobało, to to, że na zakończenie pierwszego i drugiego tomu, teraz nie wiem, czy mi się to uda otworzyć. No i chyba tutaj będzie prędzej w tym tomie. Mamy, kochani, drzewo genealogiczne, co uważamy świetnym pomysłem. Ono tutaj jest króciutkie, bo no, ten ród był jeszcze niewielki. Natomiast w drugim tomie ono już jest takie no, dość gęsto gęsto zbudowane, skonstruowane i to jest bardzo ważny element, który ułatwia lekturę, bo tych nazwisk, imion jest bardzo dużo, a co ważne, te imiona się powtarzają, to znaczy w tej rodzinie było często tak, co było chyba częstą praktyką ogólnie w przeszłości, że po prostu imiona na przykład męskim członkom rodu były nadawane po dziadku, po ojcu, więc te imiona Ignazio, Paolo, Giuseppe były po prostu powtarzane. I nie wiedzieliśmy już, o którym Giuseppe Ignazio mówimy tak naprawdę. W przypadku kobiet również było podobnie, były to imiona nadawane często po babkach, prababkach i tak dalej. Więc bardzo fajny zabieg. Mnie się to podobało niezwykle. Widać, że autorka żyje Sycylią, żyje Palermo. Niektóre miejsca mieliśmy wrażenie, że po prostu odwiedzamy razem z nią. Więc ja naprawdę gorąco zachęcam do przeczytania. Może teraz omówię sobie jednotomowe wydanie, bo no to był miesiąc serii, nie ukrywam. Przeczytałam również Cztery pory magii, czyli zbiór opowiadań, który zakupiłam sobie na targach Vivello w Warszawie w maju. Zbiór jednych z bardziej popularnych autorek, tak naprawdę jednej z nich do tej pory nie znałam, czyli Mileny Wójtowicz. Mamy tutaj zbiór Anety Jadowskiej, Marty Kisiel i Magdaleny Kubasiewicz, no i wspomniana przeze mnie przed chwilą Milena Wójtowicz, której twórczości nie znałam do tego czasu. Zbiór opowiadań jest skonstruowany w ten sposób, że mamy podział zgodny z porami roku. Każda z autorek odpowiadała za konkretną porę roku i w tej porze roku osadziła swoje opowiadanie. Opowiadania są z motywami słowiańskimi, jedne bardziej, drugie mniej angażujące. Mnie najbardziej odpowiadało opowiadanie pani Anety Jadowskiej, czyli opowiadanie jesienne.
które no, było w świecie Dory Wilk. Ja za Dorą Wilk być może nie przepadałam, natomiast przeczytałam całą heksalogię. Podobał mi się ten świat, chętnie do niego wróciłam. Nie było tutaj tych elementów, które mnie w Dorze drażniły, przeszkadzały, więc bardzo dobrze mi się to opowiadanie czytało, bo Dora Wilk miała do rozwiązania zagadkę kryminalną z przeszłości, która polegała na tym, że giną w tornie mali chłopcy. Nigdy nie wracają, ich ciał nie odnaleziono i w pewnym momencie ginie kolejny mały chłopiec. I tak naprawdę oskarżenie pada na pewnego nauczyciela, który tych chłopców uczył. Natomiast w momencie, kiedy Dora odkrywa, że ten nauczyciel jest empatą, czyli osobą niezwykle wrażliwą i no, władającą magią opartą na emocjach, na współczuciu, na współodczuwaniu, wie już, że taka osoba nie jest w stanie popełnić morderstwa ani zrobić krzywdy dzieciom. No i rozpoczyna poszukiwania osoby odpowiedzialnej. Chce rozwikłać tą zagadkę. Mamy tutaj Salomeę, czyli jej salamandrę, adoptowaną córeczkę jej i Mirona. Dla mnie to było no, jak powrót do starych znajomych i naprawdę bardzo dobrze się na tym opowiadaniu bawiłam. Jego rozwiązanie również mnie usatysfakcjonowało. Jeśli chodzi o opowiadanie zimowe, czyli pani Marty Kisiel, też było dobre, bo było opowiadało o harpiach, które no, opowiadają sobie historię swoich małżeństw, problemów małżeńskich. Było oczywiście w humorze no, takim charakterystycznym dla pani Marty Kisiel. Było ok, chociaż dla mnie no, słabsze niż pani Anety Jadowskiej. Opowiadanie pani Magdy Kubasiewicz, czyli Letnie, było opowiadaniem o Wiedźmie i o Latawcu. Było bardzo ciekawe i z chęcią przeczytałabym jego rozwinięcie. Natomiast ono tutaj w tej wersji było dla mnie po prostu zbyt krótkie. Ja nie jestem niestety fanką opowiadań i to są tak naprawdę jedyne, które ja w ogóle czytuję, bo mają szansę mnie zainspirować na dłużej. I opowiadanie pani Mileny Wójtowicz również było, słuchajcie, dobre, bardzo dobre, bo opowiadało nam o ślubie rusałki ze żmijem. Była tam agencja, która ten ślub organizuje i były różne ciekawe przygody podczas tego przyjęcia weselnego i samego ślubu, bo okazało się, że żmije chcą się panny młodej pozbyć. Było to ciekawe przeżycie, natomiast powiem szczerze, że no mnie opowiadania nie, poza może Cud Med Malina i Cudawiankami no nie zachwycają, bo są po prostu opowiadaniami. Ja nie przepadam za tą formą, natomiast nie ukrywam, że kupiłam to wydanie ze względu na przepiękne wydanie, przepiękną okładkę, która jest po prostu cudna, wklejeczki z postaciami autorek i po prostu z szacunku dla samych autorek, które lubię, cenię. I chciałam mieć tą pozycję na swoich półkach. Jest to coś dla fanów, natomiast na pewno nie jest to aż tak dobre jak pełnowartościowe powieści czy opowiadania takie no, fabularne już, które autorki tworzą. No i tak, kochani. Kolejną serię, którą chciałam skończyć, jednej z moich ulubionych autorek, skończyłam całą w lipcu. Czytałam ją po prostu na raz i to było bardzo szybkie i bardzo dobre wspomnienie i przeżycie literackie. Mowa tutaj o serii Pruskie Baby pani Małgosi Starosty w takim pięknym różowym wydaniu. Mamy Pruskie Baby, mamy Wesela nie będzie oraz Kwestia czasu. I to jest, kochani, trylogia wydana przez wydawnictwo Wektra, która to jest debiut w ogóle pani Małgosi, która opowiada o rodzie Prusków. To jest taki ród, w którym jest taka klątwa rodowa, że mężczyźni przyjmują nazwiska żon, czyli Prusko. I mamy Edytę, która ma męża, nie za dobrze się w tym małżeństwie układa. No i oczywiście, jak to u pani Małgosi, musimy mieć trupa w każdej z tych części ten trup pojawia nam się w różnych okolicznościach i tak naprawdę w każdej z nich niestety nasza rodzina Prusków jest w to zamieszana. Mamy Augustów w Podlasie, bo stamtąd nasza Edytka Prusko pochodzi. Mamy cudowne więzi przyjacielskie, mamy Patinkę,
która przejawia nam się w innych powieściach pani Małgosi. Po raz pierwszy spotykamy się tutaj z Patinką, czyli jedną z przyjaciółek Edytki. Świetny humor, jak zwykle, bardzo dobra zagadka, historie i tajemnice rodzinne, czyli to, co ja lubię najbardziej. Świetne postaci policjantów. Ja szczerze mówiąc zostawiłam sobie tą serię jako ostatnią, bo bałam się, z tego co też czytałam w opiniach czytelników, że ona będzie najsłabsza. Ja nie wiem, czy bym ją określiła jako najsłabszą. Mnie się podoba bardzo i bardzo dobrze się na niej bawiłam. Pokochałam Edytkę Prusko i jej babcię szczególnie. Babcia była po prostu prześwietna. Mama również, no ale babcia po prostu bije wszystko. Zresztą przyjaciółki także. Policjanci są po prostu fenomenalni. No humor, humor, humor. Dobre zagadki. W pierwszym tomie mamy, z tego co pamiętam, morderstwo dziewczyny, która okazuje się być daleką kuzynką Edyty, a no, była wplątana w pewną relację romantyczną z jej mężem. I stąd te losy się tutaj splątują. W drugim tomie z kolei mamy morderstwo, które odbywa się w pociągu, podczas kiedy nasza Edytka jedzie na ślub swojej przyjaciółki. A w trzecim tomie mamy no, zwroty akcji, mamy schronisko górskie i pewną zagadkę takiego mordercy z przeszłości, który był uwikłany nawet w kilka morderstw, więc możemy tutaj mówić o morderstwie, mordercy seryjnym. Bardzo dobrze mi się to czytało, naprawdę. Ja polecam, audiobook wykonany świetnie, czytany przez świetną lektorkę, poleca sama Marta Kisiel. Dla mnie bomba. Jeśli chodzi o panią Małgosię Starostę, no to nie mogłam sobie podarować Rola i romansów, czyli trzeciego tomu o Agacie Śródce. To jest ta seria Wina, Wina i Tajemnica Carycy. Dwa tomy, od których ja zaczęłam moją przygodę z panią Małgosią. To jest restauratorka, bardzo znana, popularna, jest już tak naprawdę celebrytką, coś podobnego do naszej Magdaleny Gessler. No i tutaj nasza celebrytka trafia na Śląsk, jak sama nazwa i tytuł wskazują, i no również jest zamieszana w pewne morderstwo, bo w jej łóżku w hotelu, w pokoju hotelowym zostaje znaleziony trup jej konkurenta, osoby, z którą ona się bardzo nie lubi, no i jest pierwszą podejrzaną o zlikwidowanie tegoże konkurenta. Natomiast oprócz tego musi jeszcze rozwikłać pewną tajemnicę pamiętnika twórców uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdrój. Nie wiem, czy to jest moja ulubiona część. Oczywiście, że dobra. Ja Agatę Śródkę i Michela uwielbiam. Oni są świetnym duetem, świetnie ze sobą współpracują. Ich żart słowny, ich w ogóle rozmowy i przekomarzanki słowne są bardzo humorystyczne. Zagadki, które pani Małgosia wplata w fabułę swoich książek, są świetne. Natomiast nie ukrywam, że ja tej powieści słuchałam we Wrocławiu na wakacjach. Słuchałam ją trochę tak w oderwaniu, w przerwach, dzieci mi przeszkadzały, dużo się działo. Chyba najmniej z niej po prostu pamiętam i będę sobie musiała zrobić reread, nie wiem czy nie wkrótce. Natomiast zawiodło mnie wydanie i to muszę powiedzieć, ponieważ Tajemnica Carycy i Wina Wina, czyli dwa pierwsze tomy, były wydane chyba też w wydawnictwie Wektra, o ile się nie mylę, ale musiałabym spojrzeć. Nie, przepraszam, WAB, wydawnictwo WAB. Natomiast Rolady i Romanse zostały wydane przez Empik Go i zostały wydane w takiej formule, że wersja papierowa jest dostępna tylko na zamówienie, to znaczy musicie zamówić ją na stronie Empiku, że chcecie wersję papierową, ona zostaje dla Was wydrukowana i przysłana Wam do domu. Cena okładkowa była 40 parę złotych, z tego co pamiętam, więc nie mało, jak na książkę tych gabarytów. Książka nie ma nawet skrzydełek, jak poprzednie wersje. Oczywiście graficznie jest, okładka mi się jak najbardziej podoba, bo jest chyba tej samej autorki, ilustratorki. Natomiast nie ma wklejki, nie ma skrzydełek, tamte dwa tomy miały. Jest papier fatalny, biały, więc wydanie po prostu
za te pieniądze, jak ja to zobaczyłam, strasznie, ale to strasznie mnie zawiodło. No są takie ładne ilustracyjki przy rozpoczęciu każdego z rozdziałów. Na zakończenie mamy nawet przepisy pewne na dania kuchni śląskiej. Natomiast no, za te pieniądze nie. Nie wiem, co się wydarzyło, jaka jest tego przyczyna, dlaczego wydawnictwo WAB nie wydało trzeciego tomu, ale no, gdybym nie miała tamtych tomów na półce, to i gdybym mogła go zobaczyć w Empiku na półce, to prawdopodobnie tego tomu bym nie kupiła, tylko przeczytała go w wersji elektronicznej. No mam, trudno, ale uważam, że tych pieniędzy nie było warte, a szczególnie ten biały papier jest dla mnie takim gwoździem do trumny. Przeczytałam również Czary Marigold, czyli kolejną książkę z mojego zbioru pozycji kolekcji Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery, o małej Marigold, która rodzi się w klanie Lesleyów, Lesterów, nigdy nie pamiętam. Muszę otworzyć, kochani. Lesleyów, tak. No jest... Tradycyjnie historia rodzinna, tak naprawdę bardzo wielu członków rodziny, mała dziewczynka, która nie ma ojca, ma tylko matkę, bo ojciec zmarł przed jej narodzinami. Jest tam bardzo taka już wiekowa seniorka rodu, przeze mnie ukochana, po prostu najlepsza postać. Ja nie wiem, ale ja mam ostatnio słabość do jakichś takich do staruszek po prostu w literaturze, jeżeli są bardzo dobrze wykreowane. Tutaj ta staruszka jest po prostu cudowna. Nawet zaznaczyłam sobie cytaty, które są taką lekcjami dla małej Marigold, bo nasza babcia wie, że już to jest jej koniec i faktycznie następnego dnia albo nawet tej samej nocy umiera. Bardzo przyjemna lektura. Znowu jest to osoba, którą bardziej lubię niż Emilkę. Może mniej niż Pat, ale chyba tylko dlatego, że to jest po prostu jeden tom i mniej, krócej mi towarzyszyła. Bardzo fajny klimacik, charakterystyczny dla Lucy Maud Montgomery. Ja jednej tylko rzeczy u Lucy Maud Montgomery nie lubię, ale rozumiem, że to było jakby charakterystyczne dla tamtych czasów, czyli takiego braku szacunku do zwierząt w ogóle. Zwierzę w tamtych czasach i w jej powieściach często jest bardzo przedmiotowo traktowane i tak jakoś nie obchodzi krzywda tego zwierzęcia, śmierć, znęcanie się nad tym zwierzęciem za bardzo nie obchodzi ludzi. To tak mi trochę zgrzyta, bo ja takich opisów i takich czynności po prostu nie toleruję. A poza tym bardzo przyjemna, miłe zaskoczenie, bez ochów i achów, średniaczek, ale na pewno nie jest to najsłabsza, bo najsłabszą książkę przeczytałam w tym miesiącu Lucy Maud Montgomery, ale o tym w kolejnym podsumowaniu. Jeśli chodzi oczywiście o fabułę, no to tam nie było nic skrywczego, po prostu przygody małej dziewczynki, jej przyjaciół, przekomarzanki rodzinne, zdobywanie małżonków przez różnych członków rodu. Tak naprawdę to samo przewija nam się w kolejnych powieściach Lucy Maud Montgomery, jednych lubimy mniej, jednych bardziej. Niewiele one się różnią tak naprawdę, jak czyta się je w krótkim odstępie czasu. No i kolejna pozycja, taka już typowo letnia, Emily Henry, You and Me on Vacation, druga pozycja wydana u nas w Polsce i druga w ogóle tej autorki, czyli Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Ja mam to wydanie wydawnictwa Penguin UK, angielskie wydanie, które kiedyś chyba na jakiejś właśnie podróży zagranicznej sobie kupiłam. Dalej stoję na stanowisku, że nasze książki wydawane są jednak przepięknie, nawet te w wersji z miękką okładką. Natomiast brytyjskie, już chyba wiem, dlaczego są tanie na ich realia, bo są po prostu strasznie wydane. Strasznie. Tej książki, słuchajcie, żeby nie złamać grzbietu, nie da się dobrze otworzyć. Nie ma skrzydełek. Papier jest taki bardzo gazetowy, bardzo brzydki. Czcionka mała. No ale ja jakoś tak sobie podjęłam kiedyś taką decyzję, że książki Emily Henry będę czytać w oryginale i tak się staram. Jeśli chodzi o tą wersję, ona się w większości podoba bardziej niż Beach Read. Mamy tutaj historię Poppy i Alexa, czyli przyjaciół, którzy znają się od wielu, wielu lat. Jeździli ze sobą co roku na wakacje.
No i pewnego razu wydarza się między nimi coś, co rujnuje ich przyjaźń, i my tak naprawdę w tej pozycji, w tej powieści dochodzimy do tego momentu, kiedy dowiadujemy się, co takiego między nimi się wydarzyło. Mnie ta powieść nieco wymęczyła, muszę przyznać, i nie wiem, być może czytałam ją w nieodpowiednim czasie, w ogóle nie potrzebowałam wtedy wątków romantycznych. Jakoś tak uparłam się, że przeczytam je na wakacje, no bo wakacje w tytule, kiedy jak nie w wakacje, a już stała na moich półkach ponad rok, więc stwierdziłam, że w tym roku muszę ją przeczytać. Ale wymęczyła mnie, nie podobała mi się bardziej niż Beachfit. Niestety, Beachfit dało mi trochę rozrywki. Tutaj czułam się momentami znużona, nie polubiłam ani Poppy, ani Alexa, ta ich relacja średnio mnie obchodziła. Nie wiem, ja tych wad, które wskazywali miłośnicy Beachfit, jakoś nie zauważyłam podczas lektury, może zbyt jakoś mało byłam zaangażowana, żeby to wyłapać. Natomiast tutaj była to dla mnie niestety słabsza pozycja i taka, która mnie po prostu wymęczyła. I gdyby nie to, że ogólnie lubię autorkę i chciałam coś lżejszego, to pewnie bym jej nie skończyła. Skończyłam. No i raczej jestem na nie. Niestety. Jestem na nie. Może ja nie lubię też takich wątków, gdzie cofamy się w czasie i przyjaciele po prostu rozwiązują jakąś wielką zagadkę, o co się pokłócili, a tak naprawdę o nic. Nie wiem, być może po prostu nie odpowiadali mi główni bohaterowie. Ani Poppy, ani Alex nie wzbudzili jakiegoś mojego zainteresowania, ani sympatii. I tą książkę po prostu oceniam znacznie słabiej. Teraz czytam Happy Place. W przyszłym miesiącu na pewno powiem Wam, co o niej sądzę. No i wiem, że autorka wydaje jeszcze chyba Funny Story, najnowszą swoją powieść. Zobaczymy, czym nas zaskoczy i czy czymś w ogóle. No i jeszcze książka, której nie mam na swoich półkach, bo słuchałam jej w audio, w genialnym wykonaniu Filipa Kosiora, Pokrzywa i Kość. Kingfisher. I no to jest pozycja, o której już pewnie dużo słyszeliście na BookTubie. Fantastyka, historia Mary, jednej z księżniczek, jednej z sióstr, na szczęście młodszych, która trafia do klasztoru. Jej siostry wydawane są za pewnego księcia, który w przeciwnym wypadku, jak one nie urodzą mu następcy tronu, to po prostu zniszczy ich królestwo. Zostają przehandlowane za pozorny pokój i spokój między dwoma królestwami. Natomiast zaczyna się źle dziać. Mara dowiaduje się o tym, że jej siostra jest bardzo nieszczęśliwa, że traci dziecko za dzieckiem, że jej mąż traktuje ją fatalnie i postanawia pozbyć się księcia. Od złej czarownicy otrzymuje pewne niewykonalne zadania, które udaje jej się zrealizować. Mamy fantastycznego kurczaka z demonem w środku, mamy kościanego psa, którego Mara sama zbudowała sobie z kości. Bardzo dobra rozrywka dla tych, którzy lubią lekkie fantazje, coś innego, inne motywy. No w ogóle motyw zakonnicy w fantastyce chyba się nie zdarza za często, ja przynajmniej spotkałam go po raz pierwszy. Na pewno dużo do tej lektury dało mi wykonanie pana Filipa, bo wszystkie audiobooki, ja uważam, że on mógłby przeczytać nawet ulotkę z Ikei i byłoby super, bo po prostu czyta to genialnie. Ja byłam wciągnięta, zaangażowana w fabułę, jeżeli będzie kontynuacja, to na pewno po nią sięgnę, ale na ten moment nie mam potrzeby, żeby tą powieść mieć na swoich półkach. No i to by było na tyle, kochani. Przeczytałam jeszcze jedną książkę, ale o niej celowo nie mówię, bo o niej będzie osobny film. Część z Was pewnie już się może domyśleć, o jaką książkę chodzi. Natomiast tak się mój lipiec prezentował. Głównie skupiłam się na seriach i na odpoczynku. I wyszło tak. Chwalcie się, kochani, w komentarzach, co Wy dobrego przeczytaliście w poprzednim miesiącu. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa!